Szczęść Boże w 31. Niedzielę Zwykłą w ciągu roku. Zawsze słyszymy o Jezusie, że naucza z miłością, czyni cuda, uzdrawia z mocą, podchodzi do człowieka z życzliwością. Lecz dziś słyszymy, że krytykuje. Nie ludzi jako ludzi, ale postawy, jakie ci ludzie przyjęli. Bo powiedział, czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Dlaczego tak jest? Bo w Kościele jest wielu nauczycieli. Nie tylko biskupi, czy księża, siostry, katecheci, czy rodzice. Nauczycielami wiary są wszyscy katolicy. No jak sami wiemy, nie każdy ochrzczony z tą wiarą się identyfikuje. Natomiast każdy wiele chciałby zmienić, zrobić albo kogoś do pracy przymusić, byleby samemu się nie przemętać. Dlatego Jezus mówi także, nie pozwólcie nazywać się nauczycielami czy mistrzami, bo jeden jest wasz nauczyciel Chrystus. Powiem, że taka narracja powinna dawać wiele do myślenia każdemu. Należałoby wejrzeć w swoją postawę i zadać sobie pytanie, czego ja właściwie nauczam i jaki daję przykład życia. Nasza pycha przeszkadza innym ludziom. Nam też w jakiś sposób utrudnia życie, dlatego że wyrzuca z naszego życia innych i stawia nas na pierwszym miejscu. Nie interesuje nas obcy, lecz własne ja, które domaga się zaspokojenia i uwielbienia. Przede wszystkim pycha zamyka ludzi na prawdę i zaczyna manipulować. A przecież własny egoizm nie może zamykać nas na innych. Pycha i egoizm blokują nasze serca, a przez to zniekształcają wyznacznik naszego postępowania. Spójrzmy na otaczającą nas rzeczywistość i zobaczmy, jakie wzorce proponuje nam świat. Wszelkie autorytety zastąpili celebryci. Fachowców zastąpili serwisanci, którzy zamiast naprawiać, wymieniają zepsute części. Jest więcej ludzi robiących show niż ukazujących prawdę. Nawet w Kościele jest pokusa, żeby być fajnym księdzem, a nie ewangelizatorem i głosicielem prawdy. Kolorowy świat mediów, zwłaszcza tych społecznościowych, zaczarował nas i poddał hipnozie, byśmy szli za tym, co modne, a nie za tym, co właściwe. Wielu bezwiednie przyjmuje zasadę, że co w mediach podali, to prawda. Czyż kłamstwo powtórzone choćby 1000 razy nie staje się prawdą, jak myślą? Te powiększone filakterie, te wydłużone frędzle, to wystawanie na rynkach, byleby tylko nas zauważono, to obłuda, którą Jezus właśnie krytykuje, bo jest to dwulicowość. Zobaczmy, że jak człowiek chce coś osiągnąć, to bardzo potrafi się zmienić. Nagle się staje miły, pojawia się na różnych wydarzeniach, chociaż wcześniej omijał je szerokim łukiem. Ba, nawet pobożnieje i do kościoła idzie, byle tylko tam go widziano i mówiono o tym. A potem, gdy osiągną cel, gardzą tym, do czego zmusili się dla poklasku. Bycie fajnym jest drogą w złym kierunku, jeśli to ma być jedyną wartością. Nikt z nas nie chce być uznany za fanatyka. Inaczej czasami trzeba odpuścić pewne rzeczy, żeby nie działać wbrew sumieniu. Czasem trzeba poświęcić stanowisko, żeby nie zniszczyć wartości, którymi się żyje. Dzisiejsza Ewangelia uczy nas dwóch rzeczy. Pierwszą z nich jest uważne obserwowanie rzeczywistości i odpowiednie dobieranie autorytetów. Najlepszy z nich to Chrystus, który pokazuje to, o czym mówi i mówi o tym, czym żyje. A drugą nauką jest przestroga, by nie wpaść w obłudę. Wielką sztuką jest być autentycznym w działaniu. Jeszcze więcej wysiłku kosztuje nas walka z chęcią pójścia na skróty. Dzięki temu możemy każdego dnia wzrastać. Świadectwo jest najwyższą formą wiarygodności i nauki, jaką mamy przekazywać innym. To, co mówi język, jest realizowane w życiu, w moim postępowaniu. To moje doświadczenie, którym się dzielę, by zaprosić innych do budowania relacji z Chrystusem. Chrześcijaństwo nie jest ideologią, nową filozofią dla ludu. Nie jest także systemem moralnym, doktryną, zestawem praw do przyjęcia. Chrześcijaństwo jest w swojej istocie nowym życiem w Chrystusie. Głoszenie Ewangelii jest głoszeniem żywego Boga, a nie mądrej doktryny w ludzkiej postaci. Ewangelia jest nauką o życiu, orędziem życia. Tego nie można doświadczyć przez nawet najwspanialsze refleksje, ale jedynie zawierzając jej mądrości i wprowadzając autentyczne zalecenia Pana Jezusa w swoim życiu. W naszym życiu wszystko zależy od tego, czy prawdziwie uwierzymy słowom Jezusa i uczynimy z nich nasz osobisty program życia. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.